Karolina, dużo pracy miałaś z dziewczynami na tych mistrzostwach? No trochę miałam, kilka walk stoczyły dziewczyny, także pracy trochę było. Wiesz co, tak jak z nimi rozmawiałem teraz i wcześniej miałem okazję, to one bardzo mają dużą wiarę w siebie. Wydaje mi się, że to też jest twoja zasługa, że potrafiła się tak ukierunkować, że jadąc na taką imprezę jak Mistrzostwa Europy, wierzą, że zdobędą medal. To już dużo. No ja im tłumaczę ciągle, że to są normalne zawody, czy tylko to jest nazwa, nie? Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, nie? A ring jest wszędzie taki sam i myślę, że to się cieszę, że dziewczyny to zaczynają rozumieć. Właśnie to jest taka miara jakby dojścia do zawodnika, że czujesz, że rozumie co mówisz, że fajnie się z nim trenuje, no i dzięki temu on nie ma tremy, wchodzi mocno w takie duże imprezy jak Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. My miałyśmy zawsze mocne dziewczyny i zawsze mówiłam, że miałyśmy i mamy, nie? Tylko po prostu one były uśpione, aż zaczynają się budzić. I bardzo dobrze, cieszę się. Słuchaj, dużo przepracowałyście razem, naprawdę, naprawdę wcześniej. Dużo wyjazdów, dużo obozów, dużo różnych form sparingu. Nie męczycie to, wiesz, bo to naprawdę intensywny okres był. No na pewno, nie? No ale ja mam cel i... Tak jak mówię, byłam zawodniczką, też ciężko trenowałam, jestem trenerką i też wymagam ciężkiego treningu i od siebie też, no po to jestem trenerką też, żeby te dziewczyny nie mogę, albo ciężko, bo to nie, no jest, musi być ciężko, żeby było lekko. Obejmowałaś kadrę, myślisz, że teraz udowodniłaś, że jesteś na właściwym miejscu, bo pojawiały się głosy, że to może nie ty, nie powinnaś być trenerką kadry. A teraz ja nic nie musiałam udowadniać, ja robię swoje i po prostu cieszę się, że dziewczyny idą w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że to będzie szło ciągle tak samo i mówię, ja to robię, bo to kocham i ja nikomu nic nie muszę udowadniać. Troszkę się zmieniło w PZB, zmienił się prezes, zmieniło się podejście, jest sponsor. To też powinno wpłynąć na to, że praca z kadrą powinna być łatwiejsza. No myślę, że tak. Cieszy to, że dziewczyny będą miały stypendia, będą miały niektóre samochody. Także na pewno to idzie wszystko w dobrym kierunku. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy za nami, przed nami Mistrzostwa Świata. Co teraz w planach? Troszkę odpoczynku, czy nie ma na to czasu zupełnie? To znaczy, że 19, 20 wylatujemy do Rosji i od 3 października już są Mistrzostwa Świata. To nie ma za bardzo czasu na odpoczynek. I tam już zostajecie do mistrzostw, tak? Tak, czyli ten okres tam prawie około 2 tygodni spędzicie, żeby się zaaklimatyzować, żeby tam się przygotowywać już na miejscu, tak? No, tak. Co dla ciebie najważniejsze będzie podczas teraz przygotowania do tych mistrzostw świata? Wykrzesanie jeszcze możliwości większych dziewczyn, mobilizacja, na czym się skupisz? Bo one są w gazie, wydaje mi się, że... One już są mają pełen pułat formy. Ja mówię, no wiadomo, że nie na każdej imprezie można mieć to taką, ale nie można obniżać zbytnio tej formy. No i zobaczymy, jedna będzie miała na pewno wyższą formę, druga trochę niższą, bo nie... Dobry zawodnik to wciąż jest w jakiejś formie, może troszkę lekko obniży, ale nie można spadać tak bardzo drastycznie z formą, nie? No i zobaczymy, jak dziewczyny na tych Mistrzostwach Świata, no bo mówię, ten rok mamy bardzo... takie obłożone, a nie możemy też sobie odpuszczać tych imprez, bo tak, po pierwsze to są stypendia dla dziewczyn, po drugie to jest też ranking, jakieś potem rozstawianie, to też, no tanie jedzie ta, pojedzie ta, nie pojedzie. No nie możemy też sobie tak robić, że no nie mamy wyjścia, musimy jeździć na wszystkie. Wszystkie te aspekty są bardzo istotne, tym bardziej, że zawsze gdzieś tam trzeba pamiętać o tym, że są kwalifikacje olimpijskie, prawda? Tak, tak. Ty myślisz o tym już, zestawiając zawodniczki, trenując z nimi, czy na razie skupiasz się na poszczególnych tych imprezach, które są najbliżej? Na razie mamy te imprezy poszczególne, ale jakiś tam zarys mam. Ja mówię, mamy tu w niektórych wagach tak, no jeszcze nie wiem, kogo wystawię, no bo to mówię, rywalizacja trwa. No i to też te imprezy główne dużo mi powiedzą, jak one się spisują w tych głównych imprezach, na turniejach, to wszystko będzie. Kto ci pomaga w kadrze? Kto jest takim teamem razem z tobą? No i Wolodimir Dolchun, trener Maciejewski Władysław, Jarosław Przygoda, teraz jedzie ze mną Tomasz Dylak, fizjoterapeuta Sławomir Danaj.
A w jakiej takiej formie fizycznej są dziewczyny? Nie są przepracowane, bo naprawdę dość mocno, intensywnie od dłuższego czasu pracujecie. No na razie nie widać tego przepracowania, nie? No mówię, to jeszcze, no mamy jeszcze te Mistrzostwa Świata, nie? A potem mamy jeszcze te Igrzyska Wojskowe. Część leci na Mistrzostwa Świata, część leci na Igrzyska Wojskowe, no to... No... Ale to też pokazuje, że potrafisz i wyczuwasz, kiedy jest dziewczyna zmęczona, a kiedy nie eksploatujesz tak, aż, żeby były przetrenowane, prawda? No tak, jak widzę na zgrupowaniach, że tam coś, to po prostu odpuszczam, nie? No bo ja kładę duży nacisk na pracę, ale jak widzę, że dziewczyna nie daje rady, to po prostu dzisiaj masz wolne, czy... I to jest to doświadczenie, które ty wyniosłaś ze swoich treningów, ze swoich przygotowań, prawda? No tak mi się wydaje, na pewno. No nic, życzę wam powodzenia w takim razie teraz na Mistrzostwach Świata. Trzymam mocno kciuki. No nie dziękuję i trzymajcie kciuki.